Panie ministrze, panie prezesie, szanowni pracownicy, którzy tutaj tak pięknie mi pokazaliście ten swój odradzający się zakład, chciałbym z ogromną radością stwierdzić i podkreślić to, że możemy tutaj zaobserwować, jak rzeczywiście powoli odradza się polski przemysł. Dzięki współpracy pomiędzy polskimi przedsiębiorcami pojawiły się nowe zlecenia. PKP Intercity tutaj zleciło remont 55 wagonów na kwotę blisko 500 mln zł. Dawniej w PRL-u żartowaliśmy sobie, że jeśli pociągi się już spóźniają, to przynajmniej niech będą polskie. Później nastąpił taki czas, że pociągi się spóźniały coraz bardziej, ale wcale nie były polskie. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy przywitali taką epokę, że ani się nie będą spóźniały, ale jednak będą przede wszystkim polskie, polskiej produkcji. Tutaj też miałem okazję zapoznać się z całkiem dobrym dorobkiem polskiej nowoczesnej myśli technicznej, takiej, która może już konkurować z najlepszymi na świecie i bardzo się z tego cieszę, bo przede wszystkim nie możemy sobie pozwolić na to, że się spóźnimy na jeden pociąg, na pociąg rozwoju ku przyszłości, nowoczesnego rozwoju. Chcemy być taką tutaj nomen omen lokomotywą rozwoju gospodarczego w Europie. Cieszę się, że jesteśmy taką coraz to bardziej zauważalną lokomotywą wzrostu. Tutaj w Poznaniu zresztą widać, jak rozwój gospodarczy, rozwój przemysłowy przekłada się na spadające bezrobocie. Gratuluję wszystkim mieszkańcom Poznania i pracodawcom, pracownikom, że tutaj macie bezrobocie na poziomie 2%, a nawet niektórzy mówią, że 1,5%. Za tymi liczbami kryją się bardzo dobre wieści, no ale przecież nawet jak Lech Poznań zostałby mistrzem ekstraklasy, czego oczywiście życzę wszystkim poznaniakom z drżeniem serca oczywiście, bo jestem z Wrocławia, a mieszkam w Warszawie, no ale co mi pozostało, jak nie właśnie takie życzenia złożyć, to też nie byłby to cel, na którym trzeba byłoby spocząć, bo chcemy sięgać po jak najwyższe laury i oczywiście wierzę, że z takiego zakładu jak ten, który tutaj miałem dzisiaj okazję dość dokładnie zwiedzić, zapoznać się z nim, wierzę, że stąd wyjdzie właśnie kolejny impuls rozwojowy, rozwoju, reindustrializacji, rozwoju przemysłowego. No i ten wielki sukces, który w 2017 roku mieliśmy, czyli strategia odpowiedzialnego rozwoju przełożona na miejsca pracy, bo ponad połowa wszystkich miejsc pracy w przemyśle w Unii Europejskiej utworzona została w Polsce. Że ten sukces będziemy mogli powtórzyć. Bardzo się z tego cieszę. Gratuluję przede wszystkim wszystkim pracownikom zakładu Cegielski i mam nadzieję, że to jest dopiero kolejny początek wspaniałej historii w najbliższych latach i w najbliższych dekadach. Dziękuję bardzo.